Plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa dla dorosłych powstały w ramach projektu Relax Centrum Sportu i Zabawy przy ulicy Andersa 121A na Białym Kamieniu. Projekt zwyciężył w ubiegłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Koszt nieco ponad 100 tysięcy, zrealizowany codziennie po południu. Ogromne rzesze dzieci, bo rzeczywiście to widać, jeszcze budowa się nie skończyła, one już się tutaj bawiły. Teraz tylko wspólna troska o to, żeby to trwało, przetrwało, żeby nie było zniszczone, ale to jest wspólne zadanie dla członków wspólnoty samorządowej i mieszkańców tutaj, no bo to jest pierwszy plac zabaw, który chyba tutaj w ogóle powstał w tym miejscu. Prezydent Wałbrzycha nie kryje, że realizacja projektów budżetu partycypacyjnego jest coraz trudniejsza. Często brakuje lokalnych wykonawców, którzy chcieliby podjąć się realizacji tych zadań. Jego realizacja w sensie czysto takim wykonawczym już, na realizacja placów zabaw, boisk, różnego rodzaju instalacji zewnętrznych jest po prostu bardzo dużym przedsięwzięciem organizacyjnym i mamy poczucie, że przekraczający możliwości nawet wykonawcze w naszym mieście. Mamy spory kłopot ze znalezieniem projektantów, ze znalezieniem później firm wykonawczych. Niejednokrotnie przetargi po prostu nie udaje nam się rozstrzygnąć ze względu na brak właśnie firm, lokalnych firm, które by to wykonywały. Radni Białokamienia mają już kolejne pomysły na rewitalizację dzielnicy. Pomysłów jest dużo, gro mieszkańców przychodzi, zapytuje się, czy staniemy, prawda, z pomocą. Chcą zrobić w duszy oświetlenie wzdłuż ulicy Andersa. Proszą, żeby się pojawiły ławeczki, bo tych ławeczek nie ma. Osoby starsze, które idą zakupami, no chcieliby odpocząć. Jest to jakiś pomysł, może uda go się zrealizować, chociaż 20 ławek wzdłuż ulicy Andersa postawić, to byłoby to fajnie. Koszt placu zabaw to około 100 tysięcy złotych.